Coraz więcej i więcej ludzi schodzi się do Elden Ringa i niedawno dowiedziałem się, że jestem soulsową przedszkolanką najewidentniej. Czas na lekcję. Mam dla was następne 5 tipów, co by nie być dzbanem, więc zaczynajmy. Tip numer 6. Menu opisu, w którym jest tekst fabularny i pasywy na ekwipunku. Bardzo dużo graczy nie sprawdza kontroli w menu, ale kiedy wejdziemy w ekwipunek, to na dole pokazane są opcje. Załóż, zdejmij, do tyłu i tak dalej, ale są też ważniejsze. Opcje typu przerzucanie widoku i chowanie części interfejsu. A jedną z najważniejszych jest coś takiego, co jest opisem. Tutaj mam Switch Display Mid. To jest zmiana statystyk na opis. Tutaj możemy poczytać i dowiedzieć się, co, gdzie, kiedy. To jest miecz z bazowej gry, a w związku z DLC nabiera trochę innego znaczenia. Bo tu jest napisane, ten miecz został stworzony, by upamiętnić Godwina, tego, którego zabili, zadźgali. Miecz jest przesiąknięty modlitwą małego chłopca. O lordzie, bracie, proszę umrzyj prawdziwą śmiercią. Więc dla fanów Flora może mieć to bardzo duże znaczenie. Jeżeli chcecie poznać fabułę bardzo dokładnie, no to jest bardzo ważne. Następną sprawą są pasywy, które nie są super specjalnie wyraźne. Kiedy gram multiplayer, spotykam bardzo dużo ludzi, na przykład magów, którzy noszą na przykład te korony, nie? I wszystko spoko, bo widzą w statystykach, że dostają intelekt za darmożkę. I to jest super sprawa, ale jeżeli rozwiniemy opis, w opisie mamy dokładnie sprecyzowane. Zwiększa inteligencję, ale kosztem życia i staminy. Tyle, że nie we wszystkim jest tak kolorowo i nie wszystko jest tak doraźnie opisane. Na przykład Cypherpata nie ma niczego w statystykach, co mogłoby wskazywać na cokolwiek specjalnego w tej broni, ale jeżeli wejdziemy w opis, to dowiemy się, że ta broń nie ma formy fizycznej, przez to żadna tarcza nie może jej zablokować. To znaczy, że jeżeli na przykład w PvP bijemy się z kimś, to nasze ciosy przechodzą praktycznie przez ich tarczę. Podobnie jest też na przykład z Bloodhound Claws. Są też kosy i inne bronie, które mają podobną właściwość i w opisie mamy tekst, który mówi o tym, że zakrzywienie tej broni sprawia, że przechodzą one przez gardę przeciwnika. Co tak naprawdę znaczy, że atakując kogoś, kto broni się tarczą, mimo że zadajemy na przykład czysto fizyczne obrażenia i tarcza ma 100% odporności na fizyczne obrażenia, to te bronie jakieś tam obrażenia zadają głównie właśnie dlatego, że mają tę właściwość. Ale nie ze wszystkim jest tak kolorowo. Ten pancerz, nic tu dziwnego, nie? Całkiem spoko pancerz. Ale jeżeli przeczytamy opis, to dowiadujemy się, każda część tego pancerza zwiększa obrażenia zadawane przeciwnikom, ale kosztem tego, że my dostajemy większe obrażenia. I naciskając trójkąt w tym menu widzimy, że spadają nam odporności, jeżeli założymy właśnie ten pancerz. Także naciskajcie kwadrat i czytajcie opisy. Tip numer 7. Często nowi ludzie przy levelowaniu nie wiedzą absolutnie, w co mają inwestować. I czy to nie jest znajomy widok, gdy wchodzimy w ekran levelowania i nie wiemy, co wybrać. Możemy przerzucać statystykę i pojawią nam się na ekranie, gdzieniegdzie, niebieskie cyferki wskazujące ulepszenia. I to nam trochę pomaga, ale ogólnie ciężko często jest zrozumieć, o co w ogóle chodzi, co nam to da. Każdy poziom, jaki dajemy, zwiększy nam nasze flat defense, czyli po prostu pasywną odporność na większość obrażeń. Poza tym każdy atrybut ma jakieś inne właściwości. Mógłbym wam je wszystkie tutaj dokładnie objaśnić, ale to trochę bez sensu, bo wystarczy, spojrzycie na dół znowu i w menu jest opcja pomocy. Tutaj naciskamy przycisk, wybieramy wyjaśnienie i pojawia nam się taki kursor. Używając tego kursora schodzimy na atrybut albo właściwość, która nas interesuje i po prostu czytamy. W tym przypadku wigor, jak łatwo się domyślić, zwiększa nam liczbę punktów życia. Okej, ale w opisie dowiadujemy się też, że zwiększa odporność na obrażenia od ognia oraz zwiększa immunity. Co to jest immunity? Wjeżdżamy na bok i widzimy, że to jest odporność na trucizny i na zgniliznę. Oprócz tego, zaczynając od czwartego atrybutu, czyli siły, mamy statystyki, które są nazywane ofensywnymi. Ich używamy, by zwiększać obrażenia od broni czy czarów. Siła i zręczność zazwyczaj zwiększają fizyczne obrażenia od broni, które się z nimi skalują. Bronie, które lepiej skalują się z siłą, to zazwyczaj duże, ciężkie i powolne bronie, które zadają bardzo dużo obrażeń jednym uderzeniem. Bronie, które skalują się ze zręcznością, to zazwyczaj bronie mniejsze, szybsze, które polegają na wielokrotnych uderzeniach. Inteligencja, wiara i arcane to są bardzo specyficzne staty do bardzo specyficznych broni. Inteligencja to główny atrybut magów i głównie zwiększa obrażenia od czarów, od sorceries, ale zwiększa też obrażenia od niektórych broni, które natywnie skalują się z inteligencją oraz jeżeli podczas wybierania prochów wojny wybierzemy magiczne bądź zimne infuzje broni. Chociaż zimna jest mieszanką zręczności i inteligencji. Wiara to z kolei atrybut dla księży, dla
robi to samo dokładnie dla inkantacji, co inteligencja dla sorceries. Mistycyzm czy arcane to trochę dziwaczny atrybut, bo zwiększa nam discovery, czyli szanse na to, że wypadną nam itemki, ale są też bronie, które natywnie skalują się z arcane'em. Arcane zwiększa też częstotliwość zadawania statusów. Tip numer 8. Ogólnie, jeżeli już uda mi się zachęcić znajomego do grania w Elden Ringa, to pierwsze, o co pyta, to jaką klasą ma grać? I czy to ma znaczenie? W innych grach zostaliśmy przyzwyczajeni, że klasy są bardzo, bardzo ważne i to one dyktują, jak gramy przez całą grę. W Elden Ringu jest zupełnie na odwrót. Jedyne, czym różnią się wszystkie klasy, to ekwipunek, z jakim startujemy i początkowe statystyki. Będąc na ekranie wyboru, możemy nacisnąć trójkąt i zobaczyć, z jakimi statystykami zaczynamy grę. Oczywiście, jeżeli chcemy czarować, to zaczynanie astrologerem może być lepszą opcją, dlatego że jakby z wejścia mamy więcej umysłu i więcej inteligencji. I mamy już kostur do czarowania oraz jakieś tam czary. Jeżeli chcemy być jakimś wojownikiem, no to Vagabond, Warrior czy Hero dadzą sobie radę, bo mają trochę więcej wigoru, mają siłę i zręczność i jakieś bronie. Ale w gruncie rzeczy, w miarę progresu przez grę, wszystkie rzeczy, które posiadają te klasy na początku, znajdziemy w trakcie rozgrywki. Także śmiało możemy zacząć grę wojownikiem i po 20 levelach zdecydować, że jednak chcemy czarować. Idziemy wtedy w pewne miejsce, żeby się respekować, zmieniamy swój build, i voilà, możemy grać magiem. Jeżeli naprawdę nie jesteśmy pewni, jak chcielibyśmy grać, to zawsze możemy grać golasem. Nie jest najbardziej optymalny, ale zaczyna z 10 punktami w dosłownie każdym atrybucie, co znaczy, że mamy równą szansę rozwinąć się wszędzie. Jedynym przypadkiem, gdzie klasa początkowa ma jakiekolwiek znaczenie, to jeżeli wyznaczymy sobie maksymalny poziom w celu grania multiplayer. Bo kiedy próbujemy grać multiplayer z losowymi ludźmi, to niestety mamy zakres w dół i w górę od naszego poziomu, który możemy przyzywać, albo na którym możemy przeprowadzać inwazję. Ale nie martwcie się, bo jeżeli chcecie grać ze znajomym, to wystarczy użyć hasła. Tip numer 9. Okej, a teraz specjalnie dla wszystkich moich kooperów, co ich tak bije, jak w grze do atakowania jest więcej niż jeden przycisk. Wiem, że to brzmi cholernie głupio, ale kiedy przeprowadzam inwazję albo pomagam komuś podczas walki z bossem, to często używają oni tylko jednego przycisku. Gracze, którzy używają broni z tej samej kategorii, bardzo często mają nawyk naciskania tylko L1 i robienia dosłownie tylko jednej serii ataków. A powinniście wiedzieć, mając dwie takie same bronie, możemy używać prawej tak, jak się używa jednoręcznej. I po co to? Głównie dlatego, że ataki mają inny czas skończenia swojej animacji oraz inny czas, który musimy poczekać, zanim będziemy mogli się wyrolować. Więc czasami warto jest zamiast trzymać R2 do końca, nacisnąć tylko R1, tak? Albo zamiast naciskać L1, nacisnąć R1. Tyczy się to też przycisku L2, którego niektórzy używają nagminnie. Mimo tego, że atak jest fajny, zawsze musimy pamiętać, że ma on swoje recovery, tak? Więc musimy postać chwilę w miejscu, zanim będziemy mogli znowu unikać albo się ruszać. I tak jak przechodząc mapę, zazwyczaj nie ma z tym problemu, tak? Przy walce z bossem, jedno naciśnięcie tego przycisku może skończyć się tym, że stracimy pół paska życia. I tu taki sekret. Nie ma tego w opisie broni, ale jeżeli używacie tej, to jesteście śmierdziuchem. No i tip numer 10. Kolejnym pytaniem, które często dostaję, to co to są te fragmenty run i skąd ty ich tyle masz? Run Arki służą do tego, by aktywować wielkie runy, które zdobędziemy. Wielkie runy zdobywamy, pokonując niektórych bossów związanych z fabułą. Pierwszy znajduje się w Stormveil. Kiedy zdobędziemy jego runę, jest ona jednak nieaktywna i musimy iść do wieży związanej z tym bossem, by ją aktywować. Gdy już ją aktywujemy, możemy iść do ogniska, wejść w menu wielkich run i tam ją założyć. Po założeniu runa sama z siebie nie działa. By ją aktywować, musimy właśnie użyć runarka. Śmieszne jest to, że ta pierwsza runa jest jedną z najlepszych w całej grze, bo dodaje plus 5 do każdego atrybutu. Także gdyby brakowało wam 5 punktów jakiegoś atrybutu, żeby przetestować broń, no to śmiało możecie użyć arka. Pomaga też w walce z bossami, bo zwiększa HP i odporności. No ale skąd ja mam tyle runarków? Czasem wypadają z przeciwników, albo można je znaleźć w świecie, ale najpewniejszym źródłem arków jest po prostu multiplayer. Wystarczy, że zostawicie swój znak i pomożecie komuś w multiplayerze zabić bossa, albo, jeszcze lepiej, przeprowadzicie inwazję i zabijecie hosta. Jeżeli wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, ciasno i bezpiecznie i zobaczymy się następnym razem. Bronie, które skarują się... Bronie, które skarują... Kurwa!